Nauczanie domowe, 24 grudnia. Druga Księga Samuela, rozdział 7, wersety od 1 do 5 i od 8 do 16. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokół wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz memu słudze Dawidowi. To mówi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Zawsze jest coś do zrobienia. To zdanie powinni przemyśleć zarówno ci, którzy nie spieszą się zbytnio z pracą, ale również ci, którzy za bardzo angażują się w zewnętrzne działanie. Zawsze jest coś do zrobienia dla tych, których tutaj nazwijmy spowalniaczami, powinni wziąć do serca jako zachętę do tego, by bardziej twórczo podeszli do swojego życia. Bo przecież wiemy, że ci spowalniacze woleliby odłożyć wszystko na jutro, na za miesiąc, na później. Nie przejmować się za bardzo, nie wychylać się, nie przemęczać. I dla nich to dostrzeżenie, że powinni jednak zawsze coś mieć jako cel, zawsze coś wziąć do serca i potem do działania, co jest do zrobienia dzisiaj, teraz. Że niektórych rzeczy nie wolno przeciągać, że nie wolno czekać z niektórymi decyzjami czy działaniami. Ale też to zdanie, że zawsze jest coś do zrobienia, powinni przemyśleć przyspieszacze. Ci, którzy właśnie są nadaktywni, ci, którzy są nadgorliwi, ci, którzy są zawsze w ruchu, zawsze w działaniu. I oni powinni zatrzymać się. Pomyśleć o tym, że przecież nie da się wszystkiego zrobić już, teraz, w tej chwili. I niektóre rzeczy trzeba odłożyć na jutro. Z niektórymi rzeczami trzeba się przespać i przemyśleć je, a potem dopiero podjąć działanie. Kim jesteś? Gdzie byś tu się uplasował? W której grupie? Czy wśród spowalniaczy, czy wśród przyspieszaczy? W Wigilię Narodzenia naszego Pana warto zadać sobie takie pytanie. Czy ja chciałbym odłożyć coś, czy bardziej przyspieszyć? Kiedy świętujemy narodziny, albo dokładniej mówiąc, kiedy oczekujemy tych narodzin, odkrywamy Boży plan, Boży porządek i Boży rytm działania, który nie jest ani zbyt wolny, ani zbyt szybki. Jest właściwy. Narodzenie Jezusa dokonało się w pełni czasu. Następny element, który jest dla nas u Dawida czymś
wzorcowym to sposób, w jaki podchodzi do działania. Z jednej strony widzi autorytet, który potwierdza jego myślenie, bo przecież Natan na początku powiedział: zrób wszystko, co planujesz. A jednak, kiedy następnego dnia pod wpływem światła Bożego Natan mówi o innym sposobie działania, Dawid to przyjmuje. Jest tym, który chce zrobić tysiące rzeczy i tę następną też. On by chętnie wybudował świątynię, ale cofa się, bo słyszy Boży głos, bo słyszy Bożą podpowiedź, bo słyszy: nabierz dystansu do tego, co chcesz zrobić. Bóg chce powiedzieć: współpracowaliśmy. I dla mnie jest to piękne, że tak się stało. Ale tej rzeczy jednej nie będziesz robił. Zrobi to ktoś inny. Czeka to dzieło na kogoś innego. Można powiedzieć, że Dawid nauczył się, i chcę, żebyśmy też tego się nauczyli, że Boże dzieła przekraczają nasze ludzkie wyobrażenia, myśli, że Boży czas płynie inaczej. I widać to, ponieważ Bóg pokazuje Dawidowi to, co będzie w przyszłych pokoleniach. I zauważmy, Dawid to przyjmuje jako własne. Ten Boży sposób, ta Boża perspektywa staje się jego perspektywą. On widzi, tak jak Bóg, przez wieki. Nie tylko to, co mi się udało zrobić, ale że ja stałem się cząstką tego, co Bóg zamierzył zrobić na ziemi. I to jest piękne. I tego nauczył się Dawid i tego my się mamy nauczyć. Kiedy widzimy tak potężne Boże działanie, jakim jest przyjście Syna Bożego na ziemię, nie możemy uważać, że my chcemy albo wszystko zrobić, albo też w nic się nie chcemy angażować. Mamy mieć swój udział, swoją cząstkę. I dzięki temu Bóg może powiedzieć do Dawida: to ja tobie zbuduję dom, nie ty mi. To ja zadbam o twoją dynastię, a nie ty dla mnie coś będziesz jeszcze robił. I pokazuje Bóg tego kogoś, kto jest potomkiem Dawida i dla kogo Bóg jest ojcem, a on jest synem. Pewnie Dawid jeszcze wszystkiego tego nie rozumiał, ale w tym momencie nie musiał. On nauczył się przyjmować Boże działanie jako podstawę. Więc kiedy oczekujemy tych największych narodzin na świecie, tego największego dzieła na świecie, dzieła Boga, my powinniśmy zobaczyć swoje działanie we właściwej perspektywie i proporcjach, byśmy zobaczyli, obojętnie czy jesteśmy spowalniaczami, czy przyspieszaczami, że mamy swój udział, mamy swoją cząstkę, ale ocenić ją możemy tylko dzięki Bożym oczom, dzięki Bożemu spojrzeniu na świat, na rzeczywistość i na naszą pracę, i na nasze zaangażowanie. Dzisiaj pozwólmy, aby ta Boża perspektywa przenikała całe nasze myślenie. Niech ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.